Szanowni Państwo, witam serdecznie, dziękuję za przybycie, mimo tylu wielu spraw ważnych, które się dzieją w Olsztynie i tego, że ta konferencja została w szybkim trybie zwołana. Szanowni Państwo, o dwóch sprawach chciałem się Państwu powiedzieć. Pierwsza sprawa dotyczy sytuacji w olsztyńskim zakładzie komunalnym. Otóż jest to jedna z najważniejszych, kluczowych dla każdego miasta, ale też i szczególnie dla Olsztyna firm komunalnych. Jej zadaniem jest gospodarka odpadami. Też chciałbym przypomnieć, że zmienia się ustawa o gospodarce odpadami. To będą zupełnie inne warunki funkcjonowania tych firm, zupełnie inne ich obowiązki. Gminy uzyskały też nowe możliwości, ale też i zakres ich działania został powiększony. W związku z tym jest oczywiste oczekiwanie, że na czele takiej firmy tak ważnej, tak strategicznej stanie człowiek, który jest w pełni kompetentny, stanie człowiek, który będzie w stanie podołać tym wszystkim wyzwaniom, które nowa sytuacja stwarza. A musimy też pamiętać, że to jest też niezwykle istotna sprawa pod względem tego, czy będzie tak, że to spółka miejska będzie tak naprawdę decydowała o odpadach i będzie też i dyktowała ceny dla mieszkańców, czy wygra koncepcja, w myśl której to firmy zewnętrzne, firmy całkowicie komercyjne będą decydowały o tym, ile będziemy płacili za śmieci. Za wywóz odpadów i jego recykling i zagospodarowanie. Otóż, Szanowni Państwo, został rozpisany konkurs na szefa zakładu, olsztyńskiego zakładu komunalnego. Zgłosiło się dwóch kandydatów. Został wyłoniony przez komisję konkursową pan Rafał Targoński, radny Rady Miasta, działacz Platformy Obywatelskiej. Pojawiły się pytania, czy rzeczywiście ta osoba jest tą osobą właściwą. Te pytania zadawały media, zadawała też między innymi z ogromnym zaangażowaniem, zadawał miesięcznik Debata. Był wywiad z panem Targońskim, ale też i było pytanie o to tak naprawdę, o koncepcję funkcjonowania firmy. Gdy padło też pytanie do pana prezydenta Grzymowicza, czy jest gotów wskazać tą koncepcję, która wygrała, niestety tutaj pan Grzymowicz jak na razie nie przekazał tego dokumentu. Jest to dokument jawny, który powinien być powszechnie dostępny z racji tego, że mówimy całkowicie o sytuacji publicznych pieniędzy, publicznego przedsiębiorstwa. I otóż, Szanowni Państwo, ponieważ tak się złożyło, że ja otrzymałem dokument, który ma wszelkie znamiona tego, że jest to właśnie ten dokument, czyli ta koncepcja funkcjonowania i rozwoju olsztyńskiego zakładu komunalnego przedstawiona przez pana Rafała Targońskiego, który to ten konkurs wygrał. Chciałem Państwu przeczytać tą koncepcję, bo ona nie jest zbyt długa, bardzo lakoniczna i myślę, że to potem na ten temat jeszcze kilka słów. Cytuję. Autorska koncepcja funkcjonowania i rozwoju olsztyńskiego zakładu komunalnego. Misją kierowanego przeze mnie olsztyńskiego zakładu komunalnego będzie czysty Olsztyn, będący dumą swoich mieszkańców i stanowiący wzór do naśladowania dla innych miast. Strategią spółki będzie utrzymywanie zakładu na bardzo wysokim poziomie technicznym i technologicznym oraz skuteczna edukacja ekologiczna małych i dużych mieszkańców Olsztynu. O wartości firmy dla mnie jako prezesa stanowić będzie jej solidność i profesjonalizm. Kluczem do sukcesu spółki jest efektywna i wydajna praca działów. Odzysku i recyklingu surowców wtórnych, sortowania odpadów, unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oraz aktywne propagowanie postaw ekologicznych wśród dorosłych mieszkańców Olsztyna i edukacja dzieci i młodzieży w oparciu o autorskie programy spółki. Moją pracę cechuje całościowe podejście do problemu poprzez wyodrębnienie dwóch etapów funkcjonowania strategii oraz jej wdrażania i z uwzględnieniem analizy rynku i wpływów otoczenia. Zmiana obowiązujących przepisów wymaga, aby Olsztyński Zakład Komunalny profesjonalnie przygotował się do współpracy z podmiotami prowadzącymi zbiórkę odpadów z 6 olsztyńskich stref, a sam przygotował się do prowadzenia zbiórki odpadów od podmiotów niezamieszkałych. Prowadzenie zbiórki odpadów wymaga ciągłego unowocześniania maszyn, urządzeń oraz pojazdów, a od pracowników przestrzegania wewnętrznych regulaminów w zakresie wydajności, bezpieczeństwa i porządku na stanowisku pracy.
Doskonalenie zawodowe oraz system szkoleń pracowników zapewni wypracowanie i określenie standardu jakościowego wykonywanych usług. Podnosi również kwalifikacje zawodowe pracowników oraz standard obsługi klientów. Zapewni bezpieczeństwo, ochronę zdrowia i życia w zakresie prowadzonej działalności. Planowanie działań w zakresie szkoleń podniesie kwalifikacje wybranych pracowników, pokieruje ich ścieżką kariery, a zdobyta przez nich wiedza doprowadzi do wzrostu wykorzystania szkoleń bezpośrednio na stanowisku pracy. Jako prezes spółki będę uczestniczył w opracowaniu koncepcji branżowej, współpracował z miastem Olsztyn w opracowaniu efektywniejszych koncepcji rozwiązywania problemów śmieciowych, tutaj w cudzysłowie, oraz stał na straży przestrzegania zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa w oparciu o ustawy szczegółowe i kodeks spółek handlowych. Państwa, ja Państwu przekażę. Czy Pan mógłby się pokazać nam to cenne dzieło? Tak. Państwa, mówimy o strategii, która ma być wytyczną do kierowania spółką, od której tak naprawdę zależy nasze codzienne funkcjonowanie wszystkich obywateli, bez wyjątku. Obywateli, bo każdy z nas produkuje odpady, każdy z nas oczekuje tego, że miasto będzie po prostu czyste, sprzątane, że nie powtórzą się sytuacje z Neapolu czy gdzieś z Włoch, gdzie po prostu w wyniku katastrofalnego prowadzenia tych firm komunalnych mieszkańcy tak ucierpieli. I też jest pytanie oczywiście o cenę. No, czy ta koncepcja stwarza nadzieję, że osoba, która będzie kierowała tą spółką, ma pojęcie o tym, czym się ma zajmować? Myślę, że nie. Szanowni Państwo, ale myślę, że warto też wspomnieć o osobach, bo pora wreszcie skończyć z tym zbiorową odpowiedzialnością w naszym mieście. Myślę, że ja przeczytam Państwu też skład komisji konkursowej, która właśnie tą koncepcję wybrała jako koncepcję najlepszą. Otóż, Szanowni Państwo, w skład komisji konkursowej wchodziły, teraz to znajdziemy. Może ja pomogę w pamięci. Przewodniczący, pan wiceprezydent Bogusław Szwedowicz. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Skład komisji konkursowej. Bogusław Szwedowicz, pierwszy zastępca prezydenta Olsztyna. Hanna Mikulska-Bojarska, sekretarz miasta. Zdzisław Zdanowski, dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna. Paweł Merło, zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej OZK Spółka z o.o. i Joanna Żejmo, sekretarz Rady Nadzorczej OZK Spółka z o.o. w Olsztynie. Szanowni Państwo, ja chciałbym zapytać pana prezydenta Grzymowicza, bo to w końcu on za to wszystko ponosi odpowiedzialność ostateczną, czy ten dokument, tak to nazwijmy, czy to jest ten dokument, w wyniku którego pan Rafał Targoński wygrał konkurs na dyrektora OZK? To jest pytanie do pana prezydenta. Szanowni Państwo, chciałbym też podać kilka przykładów też, jak to w Olsztynie, w jaki sposób są organizowane konkursy i jak są rozstrzygane konkursy. Pan Piotr Juncker stanął do konkursu na pracownika olsztyńskiego ośrodka sportu i rekreacji. Konkurs wygrał. Było to stanowisko nie kierownicze, było to stanowisko po prostu pracownika szeregowego. Konkurs wygrał, po czym okazało się, że gdy miał już podpisywać umowę, że niestety konkurs został unieważniony. Przyczyna, która została podana jako powód nierozstrzygania konkursu, była niezgodna z prawem. Pan Piotr Juncker odwołał się do sądu, sąd przyznał mu rację. Na jutrzejszej posiedzeniu Rady Miasta będzie głosowana jego skarga do Rady Miasta na działalność prezydenta Olsztyna i jest bardzo ciekawe, czy prezydent Olsztyna, czy radni uznają tak ewidentny fakt, w którym człowiek jest po prostu krzywdzony przez administrację olsztyńską za ten fakt, za oczywisty, i zwrócą się do pana prezydenta, aby tą krzywdę w stosunku do tego osoby naprawił. Kolejna sprawa. Pan radca prawny, który również, jeżeli chodzi o OZK, wygrał konkurs na radcostwo prawne, również z nim nie podpisano umowy, gdyż uznano, że nie powinien, że właśnie bez podania przyczyn.
Więc mamy kolejny przypadek, a tych przykładów na razie naprawdę można mnożyć, gdy widzimy, że dzisiaj w Olsztynie nie ma mowy o sprawiedliwych, uczciwych konkursach, gdy nie ma mowy o normalnej gospodarce, gdy nie ma mowy o otwartości. Jeżeli to jest zachwiane, jeżeli tego typu sytuacje dzieją się w Olsztynie, to niestety nie dziwmy się, że obywatele tracą coraz bardziej zaufanie do władzy, są coraz bardziej zdesperowani i być może niestety podniosą się bardzo poważne protesty. Panie prezesie, kandydatów na prezesa OZK było dwóch. Tak. Co wobec tego miała zrobić komisja, która oceniała kandydatów? Ja nie byłem członkiem tej komisji, nie znam dokumentów, które tam się znalazły, jeżeli chodzi o wszystkich dokumentów, natomiast zacytowałem Państwu plan pracy, jakby zamierzenia człowieka, który wygrał ten konkurs i myślę, że ten plan pracy absolutnie nie usprawiedliwia do tego, żeby z takim planem pracy kierować przedsiębiorstwo, którego tak naprawdę my wszyscy zależymy. Panie pośle, ja się spóźniłem, a jaka konkluzja z tego wynika w takim razie? Ja mam nadzieję, że pan prezydent wyciągnie z tego stosowne wnioski, bo to jest wszystko w jego gestii. On ma prawo tutaj podejmować działania różne, łącznie z ponownym rozpisaniem konkursu, z ponownym poszukiwaniem lepszego kandydata. To jest jego prawo. Myślę, że on tutaj ponosi za to odpowiedzialność i niech on się nie chowa za innych, tylko po prostu niech jasno powie, tak, to jest moja decyzja i potem konsekwentnie niech te wszystkie konsekwencje, które będą związane z funkcjonowaniem tego czy innego prezesa, musi ponosić. Ten wybór to Pana zdaniem była decyzja merytoryczna, czy raczej stoi za tym jakieś przesłanki polityczne, na tym stoją powiązania polityczne? Gdyby pan prezes Targoński przedstawił dobry plan, gdyby ten plan był uwiarygodniony jego dotychczasowymi sukcesami biznesowymi, gdyby był w stanie pokazać, że po prostu jest dobrym menadżerem, że jest w stanie sobie poradzić z zarządzaniem dużą, bardzo kluczową i strategiczną spółką, to nie byłoby sprawy. Natomiast w momencie, jeżeli widzimy, że program, który jest po prostu całkowicie go dyskwalifikujący, jeżeli o jakichś sukcesach wielkich biznesowych pana Targońskiego też trudno oceniać, to pytanie, czy rzeczywiście to jest właściwy człowiek, który ma pokierować tak ważnym przedsiębiorstwem komunalnym. Czyli to jest po prostu niekompetentne? To ja tego nie powiedziałem, ja mówię o faktach, tak? Jest dokument, który mówi, na podstawie którego on wygrał konkurs. Jest jego jakaś droga życiowa, kariera biznesowa, tak powiem, której jakichś oszałamiających sukcesów nie ma. No to wynika z tego, co pan mówi, że po prostu uważa pan, że jest niekompetentny. Myślę, że to słowo jest jak najbardziej wskazane, tu jest usprawiedliwione, w pełni usprawiedliwione. Ale teraz na dopełnienia tej funkcji, nie wiem, może w innych zakresach. Na unieważnienie konkursu już chyba trochę za późno, umowa jest podpisana. Niech pan prezydent ponosi za to pełną odpowiedzialność w takiej sytuacji. Tylko niestety ostatecznie skutkami to będziemy my obciążeni, wszyscy mieszkańcy, bo funkcjonowanie pana Targońskiego na tym stanowisku niestety nic dobrego nam nie wróży. Ale dobrze rozumiem, że pana zdaniem prezydent powinien był unieważnić ten konkurs i ogłosić, rozpisać nowy. Tak, myślę, że to byłoby najlepsze rozwiązanie. Myślę, że to by też pokazało, że tutaj nie chodzi tylko o to, żeby umieścić radnego PO na bardzo dobrym i dobrze płatnym stanowisku, bo tak można dzisiaj domniemywać, że chodziło o to, żeby jego koalicja, czyli Platforma Obywatelska, była zaspokojona w swoich ambicjach obsadzania stanowisk w mieście i żeby kolejny na przykład z listy PO mógł się dostać do Rady Miasta, czyli żeby rozszerzać krąg beneficjentów władzy pełnionej przez PO. Tylko żeby tutaj zwyciężył interes mieszkańców, a tu niestety nie ma żadnych wskazówek na to, że przy tych wyborach i przy tej decyzji interes mieszkańców cokolwiek ważył. Ta koncepcja, którą pan ma, to jest, rozumiem, z postępowania konkursowego, tak? Tak. Znaczy być może jest inna, być może pan prezydent ma jakieś inną. No, ja zdecydowałem państwu to, co mi przekazano jako tą koncepcję. Jeżeli pan prezydent powie, że to jest inna, no to chciałbym to inną zobaczyć. Myślę, że tylko ja. No, to jakby nie chodzi o moją ciekawość osobistą. A skąd ma pan tę koncepcję? Ponieważ sprawa jest głośna, ja wczoraj, tutaj jest na nas na taka skrzynka na moich drzwiach, w tej skrzynce znalazłem szereg materiałów dotyczących Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego.
obie oferty, też i pana Baczewskiego i to z parę innych dokumentów. Uznałem, że to jest na tyle ważna sprawa, żeby państwa po tym poinformować i przekazać treść tego, co otrzymałem. Czyli nie mamy pewności, że to jest oferta pana Targońskiego? Pewność będzie wtedy, jeżeli pan Targoński, albo pan prezydent Grzymowicz, albo ktoś z członków komisji powie, że tak, to jest ta oferta. A jak pan ocenia tę drugą ofertę pana Baczewskiego? Szanowni państwo, no zapoznałem się też z tą ofertą. Jest ona na pewno przygotowana przez człowieka, który po prostu zna się na rzeczy. No wie, o czym mówi. Są to podane tutaj konkretne sprawy dotyczące ekonomii, dotyczące zarządzania firmą, zagrożenia i szanse i kierunki, w jakim chce się rozwijać, chce rozwijać firmę, więc ta na pewno koncepcja jest daleko o niebo lepsza, o niebo bardziej profesjonalna, zdradzająca po prostu znajomość rzeczy przez drugiego kandydata. Czyli gdyby pan miał wybierać z tych dwóch kandydatur, to... Od wyborów jest komisja. Ja mam prawo tutaj mówić o faktach, które i o swoich odczuciach. Natomiast no ja nie jestem w komisji, w związku z tym ja nie chcę zastępować komisji, mówić, że ten czy tamten jest, powinienem wybrać tego czy tamtego. Ja nie od tego jestem. Ja od tego jestem, żeby państwu przekazać te informacje, które mam, które mi przekazano, biorąc pod uwagę wagę sprawy i to, jak ważna jest dla funkcjonowania naszego miasta, dla nas wszystkich, dla naszego komfortu, dla naszego poziomu życia, funkcjonowanie Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego, który ma zagospodarować odpady, które my wszyscy tworzymy.